Witam Was. Nim przejdziemy dzisiaj do filmiku, jak zwykle szybkie, krótkie info. Kto nie dostał naszej książki w formie elektronicznej, a chciał ją dostać i wsparł kanał, proszę się zgłosić na naszego maila szaman21wieku@gmail.com i sprawdzać koniecznie spam, ponieważ bardzo często ląduje ta książka po prostu w spamie, którą wysyłamy. Wszystko jest wysyłane codziennie na bieżąco, przeważnie zawsze w nocy przychodzą do Was. No niestety wszystkiego naraz nie da się pogodzić. Także sprawdzać spam. Kto jeszcze jest zainteresowany, wszystkie szczegóły macie w opisie filmu. Witam Was. Dzisiaj troszeczkę jeszcze o przeziębieniu chciałem Wam powiedzieć. Kiedyś mówiłem, już Wam filmik robiłem na temat przeziębienia. Ale jeszcze coś sobie uzupełnimy w tym, bo jeszcze są dwie ważne kwestie. Filmik o przeziębieniu oczywiście będziecie mieli tutaj zalinkowany tam, bo tam było więcej tych metod. Warto, żebyście go też sobie zobaczyli, jeżeli już z tym macie jakiś problem. Także tak, do przeziębienia nie będę już mówił o tym, co mówiłem wcześniej, tam macie film zalinkowany. Są dwie jeszcze takie rzeczy, które my robimy też, które są bardzo ważne. To jest dosyć, jedna jest dosyć starą metodą, można powiedzieć. Zacznijmy sobie od tej pierwszej, to jest, jeżeli nasz organizm jest zaflegmiony, jest bardzo dużo śluzu różnego rodzaju, który się gromadzi nam w organizmie przy tym wszystkim, szczególnie ma tutaj nabiał do tego dużo do powiedzenia, typowy przykładowo chleb, tak, są takie rzeczy, które bardzo śluzują nasz organizm, dlatego przy przeziębieniach absolutnie nie daj Boże jakiegoś nabiału używać albo coś z tych rzeczy, bo to bardzo pogorszy całą sytuację. Nos od razu się zatka, wszystko będzie totalna katastrofa. Także to jest pierwsze, czego na pewno bym Wam nie polecił. I wtedy można sobie pomóc, przeczyszczając troszeczkę nasz organizm. Jeżeli jest dużo właśnie takiego śluzu wszystkiego, warto się właśnie przeczyścić. I do tego można użyć olejku rycynowego. Takiego my używamy czasami. Jeżeli jakieś przeziębienie nas dopada, wtedy bierzemy sobie troszeczkę tego olejku rycynowego i za chwilkę idzie wszystko. Tylko olejku rycynowego nie powinno się używać, jeżeli mamy jakieś problemy z wyrostkiem robaczkowym. To wtedy nie bardzo, bo tam organizm musi się najpierw troszeczkę bardziej oczyścić. Inną rzeczą, którą może nam pomóc, to jeszcze jest ta gorzka sól Epsom. Potem też jest dosyć ostra jazda, że tak powiem. Chyba lepiej sobie wiadro już przykleić do tyłka na wszelki wypadek, bo możemy nie zdążyć. Inną rzeczą jeszcze, która też jest dosyć fajna i jest też naturalna na przeczyszczenie, to jest bierzemy sobie troszeczkę śliwek suszonych. Wrzucamy to sobie do blendera, zalewamy to sobie troszeczkę wody i sobie to porządnie rozmiksujemy. I taką szklaneczkę sobie wypijemy, to jest też dosyć ostra jazda po takim czymś. Też można sobie raczej wiadro już ze sobą przykleić pod tyłek. Także to dosyć też pomaga przy tym. Oczywiście można też i węgla aktywnego użyć, też pomaga nam troszeczkę to związać, ale mi głównie teraz bardziej chodziło o ten śluz, który też powoduje takiego rodzaju problemy. Teraz inną metodą, to jest właśnie ta starsza metoda, która jest bardzo, bardzo znana już praktycznie przy przeziębieniach, to jest głównie wychłodzenie organizmu. Teraz, żeby ten organizm znowu ogrzać, jest taka fajna rzecz, którą można zrobić. Bierzemy sobie jakąś miskę, czy jakieś wiadro, takie, żeby nam po prostu nogi do tego weszły. Bierzemy sobie teraz tak, gorącą wodę do tego. Taką, żeby oczywiście nóg nie poparzyć, jeżeli będziemy sobie nogi do tego wsadzać. I teraz do tej wody możemy sobie dodać olejków naturalnych. Można sobie zrobić jakąś mieszankę z tego. Można sobie troszeczkę eukaliptusu dodać. Można sobie dodać troszeczkę sosny. Mira byłaby bardzo wskazanym takim olejkiem. Troszeczkę świerku można sobie dodać, rozmarynu. Drzewa herbacianego olejku też można sobie troszeczkę dodać. No zostawiam to Wam, jakie będziecie jeszcze chcieli, możecie sobie dodać takie typowo z przeziębienia. Drugą opcją jest, możemy sobie zrobić taki jak gdyby wywar ziołowy, na przykład z lipy, z rumianku, z szałwi, z kwiatów bzu, z owoców bzu. Można taką mieszankę pomieszać troszeczkę ze wszystkiego, wywar zrobić i to dodać do tej wody. I teraz tak, wkładamy sobie nogi do tej wody.
i czekamy chwileczkę. Będziemy czuli, że ta woda powoli zaczyna już się robić taka, że się temperatura taka już nie jest gorąca dla nas już wtedy. I wtedy dolewamy znowu ciepłej. Do takiego momentu, ile będziemy mogli wytrzymać, żeby się oczywiście nie poparzyć. To też jest ważne, jak dolewacie ciepłej, żebyście się nie poparzyli. I znowu ta sama procedura. I za chwilę znowu troszeczkę ciepłej. I tak sobie to można nawet parę razy dolewać. Poczujecie, jak to ciepło zacznie się wspinać po was, po nogach, aż do samej góry, do ciała. Praktycznie aż na samym czubku. My przeważnie zaczynamy się aż pocić tutaj wtedy na czole wtedy. Mamy nogi w środku w tej wodzie. Rozgrzewa się, a u góry zaczynamy się pocić dosłownie cali z tego wszystkiego. Tak się organizm rozgrzewa. I zobaczycie naprawdę bardzo, bardzo szybką ulgę. To naprawdę działa piorunująco. Naprawdę jest takie tempo tego, że nie jeden by się zdziwił, co potrafi taka kąpiel z takich nóg zrobić, jak szybko można się wtedy przeziębienia pozbyć. To jest naprawdę bardzo piękna rzecz i dlatego chciałem się z tym wam jeszcze podzielić z wami, bo zapomniałem w tym ostatnim filmie to wtedy powiedzieć. No, tak mi jakoś umknęło. No, tak się zdarza. Ja próbuję już sobie zawsze spisywać wszystkie punkty. Mam taką śmieszną kartkę i sobie spisuję punkty, które mam wszystkie powiedzieć, żeby nie zapomnieć ich. Bo próbowałem kiedyś z głowy mówić i zawsze o czymś zapominałem i dlatego te filmy były takie krótkie zawsze i później myślę, kurczę, to jeszcze tamto, dlatego niektóre stare poprawiałem później, żeby były dłuższe, sobie punkty spisuję, no ale pomimo, że miałem spisane, jeszcze i tak tamtego zapomniałem. Tak to już niestety bywa. Witaminy C też daje ruch. A no właśnie, jeszcze co do tego przeczyszczenia, jeszcze witamina C też potrafi. Jeżeli przedawkujemy witaminę C, to też nas szczyści. To jeszcze taka dodatkowa, bo mi to znowu mi umknęło, pomimo że miałem na kartce spisane. Jeszcze można sobie, bo tamtego jeszcze też nie powiedziałem, jeszcze można sobie cebulę przykładowo pokroić na plasterki. Można też i przekroić na pół i zostawić gdzieś w pokoju. Ten sam zapach tej cebuli, który się unosi, pomaga nam również troszeczkę oczyszczać całe powietrze w domu. Wszystkim też można takiego dyfuzora użyć do oczyszczania powietrza. Słyszałem, że jeszcze niektórzy próbowali robić te kąpiele stóp właśnie z dodatkiem MS. To jest taka substancja, też można sobie aktywować i do wody sobie dać. I taką kąpiel stóp też sobie w tym zrobić, chociaż ja wolę tą bardziej z tych ziół lub z olejków. To akurat tego. Wolę, jak już używać, to już biorę wewnętrznie tamtą substancję i ona mi wtedy dużo lepiej pomaga. Ale tą zawsze sobie zostawiam na sam koniec, ponieważ to jest naprawdę armata i nie używam sobie tego tak dla jaj, że tak powiem, bo to naprawdę potrafi ostro organizm postawić na nogi i wyciągnąć z różnych dziwnych rzeczy. Już się nieraz o tym przekonałem. Przy też tak zwanej jelitówce, która też często bywa. No wiecie, to tak zwana sraczka, która wtedy dopada też zimie, grypa żołądkowa, czy Bóg wie, jak oni to tam nazywają. W każdym razie, jak to mamy, to też bardzo szybko działa. Wtedy sobie brałem jedną kropelkę tego MS, aktywowałem to sobie kwasem mlekowym, ponieważ nie używam soku z cytryny, bo on osłabia działanie, bardzo osłabia. Kwasek cytrynowy znowu za silny. Czyli kwasem mlekowym sobie aktywowałem jedną taką kropeleczkę, 45 sekund poczekamy, ona się zaktywuje, zalewam to sobie wodą do szklanki. Godzinka czasu, jedna, dwie kropelki kwasu mlekowego, czekam znowu 45 sekund, dolewam sobie wody. I przeważnie wtedy już był koniec grypy żołądkowej. Na tym się kończyło. I sam zapach tego, jak to się już aktywuje, nie wąchajcie tego nigdy tak bezpośrednio, ponieważ to może podrażniać drogi oddechowe, czyli z tego z daleka, ale jak on się tak troszeczkę rozproszy po pokoju, to on też jest dezynfekujący sam w sobie, czyli też troszeczkę dezynfekuje nam przy okazji powietrze, ale to jest temat w sobie, naprawdę bardzo szeroki temat, także o tym. Co jeszcze kiedyś robiłem, jeszcze jak miałem ból gardła, przykładowo sobie też z taką substancją DMSO, troszeczkę tutaj po karku napryskałem, oczywiście rozcieńczona w odpowiednim procencie, tak na kark delikatny, między 30 a 40%, tak sobie troszeczkę wysmarować, będzie piekło, będzie swędziało, będzie lekko zaczerwienione,
No też dosyć fajnie mi to pomagało, także też nie mogę narzekać, to też ma swoje właściwości przeciwzapalne. Także no, jest troszeczkę tych sposobów, którymi można sobie powalczyć z takimi różnymi rzeczami, także myślę, że temat troszeczkę znowu przybliżony macie, uzupełniony, bo szkoda, że wtedy mi to umknęło, no ale niestety też jestem człowiekiem i czasami niektóre rzeczy mogą czmychnąć gdzieś po boku, które chciałem powiedzieć, ale jak widzicie uzupełniam, także nie obijam się, tylko uzupełniam, co mi umknęło. Dobra, także myślę, że chyba tyle w tym całym temacie. Wypróbujcie to sobie naprawdę z tym ogrzewaniem nóg, to jest temat taki zapomniany, można powiedzieć. Kiedyś to było bardziej stosowane. O, jeszcze co ostatnio widziałem, ale to jest na prąd. No i nie będzie to pewnie aż tak skuteczne. Widziałem ostatnio gdzieś na internecie, mi się reklama przewinęła, elektrycznych kapci, czy coś takiego. Jest to takie coś, wygląda to jak but razem zrośnięty i się wsadza do nogi do tego do środka. I tam jest, można to podregulować na różne 3 stopnie i wtedy można sobie też nogi elektrycznie tym ogrzać, ale nie wiem jak to działa, bo nie mam takiego bajeru, ja wolę ciepłą wodę z ziołami, z olejkami i wtedy wiem, że działa. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was.